Witajcie. Mam na imię Magda. Chciałam się was zapytać. Każdy z was na pewno słyszał o tym, że Jezus zmartwychwstał. Że Jezus zmartwychwstał. Każdy słyszał. I co z tego? Czy zastanawialiście się nad tym, co z tego, że Jezus zmartwychwstał? Ja wiele razy się zastanawiałam nad tym i do żadnego wniosku nie doszłam. Jezus zmartwychwstał. A dlaczego umarł w ogóle? Dlaczego umarł na krzyżu? Jeżeli był Synem Bożym, Wszechmogącym, dlaczego umarł na tym krzyżu? Dlaczego dał się zabić? Czy zastanawialiście się nad tym? Czy zastanawialiście się nad tym, że to może mieć jakieś odniesienie do waszego życia? Że Jezus umarł i zmartwychwstał? On umarł, abyście wy nie musieli płacić ceny za wasze grzechy. Abym ja nie musiała płacić ceny za moje grzechy. Każdy z nas jest oddzielony od Boga. Przez to, że jesteśmy grzesznikami. Każdy grzech oddziela nas od Boga. Każdy, nawet najmniejszy. Jeśli nie jesteś mordercą, na pewno kiedyś skłamałeś. Ja skłamałam. Każdy, nawet najmniejszy grzech oddziela nas od świętego Boga. I dlatego On sam zapewnił zadośćuczynienie za nasze grzechy, abyśmy mogli być święci w Jego obliczach. I teraz wy macie możliwość wyboru. Wybrać to, co Jezus zrobił dla was na krzyżu 2000 lat temu. To, że umarł na krzyżu i że zmartwychwstał dla waszego zbawienia. Możecie wybrać Jezusa. Możecie odwrócić się od swoich grzechów i przyjąć Go jako swojego Pana i Zbawiciela. I dzięki temu przyjmiecie Jego świętość i będziecie przyjęci przez Boga Ojca. Jezus powiedział: ja jestem prawdą, drogą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Tylko przez Jezusa możecie pojednać się z Ojcem Wszechmogącym. Tylko przez Jezusa możecie być świętymi w Jego oczach. Tylko przyjmując to, co On zrobił dla was, macie prawo stanąć przed świętym Bogiem i nie zostać wtrąconym do piekła. Wszyscy, którzy odrzucą Jezusa, zginą. Zginą z rąk świętego i kochającego Boga. Dlatego, że grzech, nic co jest grzeszne, nie może ostać się w obliczu Boga. Macie możliwość. Macie wybór. Bóg daje wam dzisiaj wybór. Wybierzcie Jezusa, abyście żyli tutaj pełnią życia, a po śmierci razem z Nim na wieki.